Hej wszystkim, jestem Lila i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejny haul zakupowy. W ostatnim czasie naprawdę zebrało się tego bardzo dużo, także wybaczcie te ciągłe haule, ale naprawdę mam dużo rzeczy wam do pokazania. W dzisiejszym filmie pokażę wam haul ze sklepu Zaful. Jeśli nie wiecie, Zaful to jest chińska stronka, ale stronka, która ma rzeczy o wiele lepszej jakości niż te wszystkie pozostałe. Już kilka razy z nimi współpracowałam, kilka razy tworzyłam właśnie filmiki z rzeczami tylko od nich i z reguły byłam zadowolona, także jestem ciekawa, co w paczce miałam tym razem i mam nadzieję, że będzie jak najwięcej fajnych rzeczy, które będę mogła nosić. Oczywiście wszystko wam pokażę także na sobie w przebitkach. Muszę wam powiedzieć, że na tę paczkę czekałam naprawdę bardzo długo, bo coś około miesiąca. Zawsze paczki z Zaful przychodziły mi po około tygodniu, dwóch tygodniach, także tym razem czekałam bardzo długo. Na tyle długo, że kompletnie zapomniałam, co zamawiałam i tak w sumie otwierałam tą paczkę z takim, wow, zamówiłam to, naprawdę to zamówiłam. Także teraz przebrniemy przez to wszystko razem i powiem wam, dlaczego mi się podoba lub dlaczego mi się nie podoba. Także zacznijmy od pierwszej rzeczy. W ogóle jeżeli chodzi o to zamówienie, to wyjątkowo mało rzeczy mam wam do pokazania. Nie jestem pewna, czy po prostu coś mi nie doszło, bo nie mieli, czy tyle zamówiłam. Szczerze powiedziawszy, kompletnie nie pamiętam. I pierwsza rzecz to jest bluza. Bluza, którą widziałam praktycznie wszędzie jeszcze na wakacjach i także chciałam ją mieć, dlatego pewnie ją zamówiłam jakoś pewnie na wakacjach lub po wakacjach, tak mi się coś wydaje, że to zamówienie no, ma ponad miesiąc na pewno. I jest to bluza, która jest cała wycięta. Jestem pewna, że widzieliście te bluzy na Instagramie, więc ona się kończy tutaj, więc jest specjalnie pod jakąś fajną bluzkę, czy jakiś fajny bralet lub biustonosz, tak żeby to fajnie wyglądało. I co mogę powiedzieć o tej rzeczy? Zdecydowanie jest fajna, będę ją nosić, ale nie podoba mi się materiał, to znaczy ten materiał jest taki bardzo cienki, może nie jest jakiejś nie wiadomo jak złej jakości, ale jest jednak cienki, więc to nie jest taka, wiecie, bluza, no zresztą potem widać, że nie jest to bluza, więc w sumie to nie ma znaczenia, czy to jest cienkie, czy grube, bo i tak to jest tylko kawałek materiału, ale będę w tym chodzić raczej na pewno. Następnie mam bluzkę, którą już mam identyczną, ze stronki Fashion Nova i praktycznie te zamówienia przyszły do mnie dzień po dniu i no nie wiedziałam, że zamówiłam identyczną rzecz. Także mam tutaj taki sweterek, który jest swoją drogą bardzo fajny i jest naprawdę fajnej jakości, więc z tego się cieszę. Jedynie co tutaj jest różne w tym sweterku i tym z Fashion Nova, to to, że tutaj mamy jedno wystające ramię. Też myślę, że fajnie to wygląda i podoba mi się w ogóle to połączenie biało-czarnych pasów. Przód jest bardzo fajny, ponieważ jest wycięty, a z tyłu mamy ten materiał trochę dłuższy, więc to jakieś spodnie z wyższym stanem będzie to fajnie wyglądało. Następnie jest bluzka, albo raczej crop top, który ja już mam w kolorze czarnym i w kolorze białym i przez praktycznie całe wakacje chodziłam w tych topach. Naprawdę niesamowicie mi się nosiły, mają bardzo fajną jakość i bardzo serdecznie polecam. Także kiedy zobaczyłam, że jest też w kolorze czerwonym w końcu, to stwierdziłam, że no Lila, jeżeli ty tego nie zamówisz, to kto? Także mam tutaj też kolejną wersję, tym razem czerwoną i jestem w niej totalnie zakochana z domu. Mam tutaj dużo w ogóle takich rzeczy, które nie są za bardzo ciepłe, więc nie wiem, będę je nosić jakoś warstwowo pewnie. I tutaj mamy kolejną bluzkę, która jest cała z sieteczki, cała prześwitująca, więc tak samo możemy ją ubrać na jakiś fajny bralet, czy jakiś fajny stanik sportowy, lub możemy pod t-shirt na przykład, żeby wystawały te rękawy. Jeżeli chodzi o jesień, to ja bardzo lubię ubierać się warstwowo, także takie rzeczy zdecydowanie fajnie będą się sprawdzały, przynajmniej w mojej szafie. Mam siateczkowy top właśnie w kolorze czarnym, dlatego teraz zamówiłam jeszcze biały. Myślę, że też spoko. Następna góra, czyli rzecz, która mnie delikatnie mówiąc zawiodła. W ogóle wyciągnęłam to z opakowania i to było takie naprawdę
naprawdę ja to zamówiłam, czy w ogóle to jest przez przypadek? Tutaj kompletnie nie pamiętam. Ale mam tutaj taki sweterek. Znaczy, on może nie wygląda źle, ale on jest... Nie dość, że nie ma koloru białego, tylko taki właśnie trochę ekry, trochę taki żółty, coś dziwnego. To jeszcze jest z takiego dziwnego materiału, taki jakby pleciony, ale z takiej troszkę grubszej nitki, ale jednak to jest nitka, a nie taka grubsza włóczka czy coś takiego. Całość niby nie jest zła, ale jednak denerwuje mnie ten materiał i denerwuje mnie troszkę ten kolor. Patrzcie, dwie podobne rzeczy. Tutaj mamy kolor biały, a to jest taki właśnie podchodzący pod żółty. Dziwnie. Jeżeli przykładam to do siebie, to teraz widać, jak bardzo to jest żółte. Teraz mamy dwie pary spodni i tutaj tak też tak średnio jestem zadowolona. Ze względu na materiał, w ogóle to jest chyba pierwsze zamówienie, które jest o takie o. Tak to w praktycznie każdym zamówieniu może nie podobała mi się jedna rzecz, albo w ogóle wszystko mi się podobało, a tutaj właśnie jest tego trochę więcej. Także mam spodnie, które też niby są spoko i pewnie będę w nich chodziła, ale też mają materiał taki kurde świecący i taki bardzo sztuczny. No ale nic, są całe czarne, tutaj mają po bokach dwa pasy, biało-czerwoni, ha. I tutaj one nie są w ogóle długie, one są takie 3/4. Mają proste nogawki, także też spoko. Tutaj mamy na górze gumkę i kiedy mierzyłam te spodnie, to ta gumka cały czas w ogóle mi się przykrzywia. Nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek takie spodnie, dresy czy coś takiego, że ta gumka, która jest w środku, ona się właśnie tak zniekształca, i bo nie jest przyszyta, tylko jest po prostu sadzona i tak się dziwnie układa. W niektórych miejscach normalnie, a w innych jest przykrzywiona trochę z tym materiałem, dziwnie to wygląda. No ale tak wyglądają spodnie. I ostatnie spodnie, które mam. Dbałam się w ogóle, żeby one nie były prześwitujące, ale kiedy miałam je na sobie, sprawdzałam i no nie widać mi bielizny, także to jest wielki plus, ale właśnie materiał też jest taki, że ja bym powiedziała, że będą prześwitywać, no ale jednak nie, więc całe szczęście. One są w ogóle biało-granatowo-czerwone, więc również bardzo fajnie. Myślę, że fajnie będą się komponowały z tym czerwonym topem, który wam wcześniej pokazywałam. One są całe w pionowe pasy. Tutaj na górze mają gumkę i one w porównaniu do tych wcześniejszych są długie, a wręcz sięgają do ziemi. I tak samo jak poprzednie są proste, także też bardzo fajnie. Jeżeli tylko upewnię się, że na 1000% nie prześwitują, to będę je nosić na 100%. I na sam koniec przejdźmy już do dodatków. Zamówiłam sobie dwie pary okularów, które wydawały mi się dosyć ciekawe. Tak wyglądają pierwsze. Nie wiem właściwie po co mi okulary na zimę, no ale tak wyglądają pierwsze. Są całe czerwone, myślę, że fajnie pasują mi do tego dła. Mimo wszystko podobają mi się i mam jeszcze jedne, które są jeszcze dziwniejsze. Trochę śmiesznie leżą, śmieszy mnie to, bo tutaj na noskach są perełki, więc trochę te okulary odstają mi. No i są trochę takie dziwne po bokach w ogóle. One tutaj mają takie rączki jakby trzymające, więc to też jest śmieszne i ogólnie szkiełka są takie pudrowo-różowe. No i na sam koniec jeszcze biżuteria. Coś, z czego jestem właściwie chyba najbardziej zadowolona z całego zamówienia. To są takie kolczyki i to są rączki, po prostu rączki. Myślę, że fajnie wyglądają, właściwie ubiorę je teraz. Szukałam takich kolczyków już jakiś czas i właśnie na stronce Zaful je znalazłam, także stwierdziłam, że co mówię, bo fajne. Okej, i kolejne kolczyki to są takie śmieszne różowe pomponiki na złotym łańcuszku. Też wyglądają bardzo fajnie, śmiesznie, na pewno będę je nosiła, bo ja lubię takie różne śmieszne, dziwne rzeczy. I ostatnia już rzecz w tym zamówieniu to choker. Choker, który jest bardzo ładny swoją drogą i ma on takie gwiazdeczki. Także naprawdę ładnie wygląda, jest taki delikatny, subtelny. Także to już by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze zamówienie z Zaful. Oczywiście linki zostawię wam na dole. Linki do jakichś tam jeszcze innych fajnych rzeczy też wam zostawię na dole w opisie. No i to tyle z mojej strony. Widzimy się już niedługo. Pa, pa!